Dzisiaj super dzień. Dzisiaj przyjeżdża Filip odebrać skuter, który przeznaczyliśmy na licytację. Skuter enduro, który był w naszym teamie już, nie wiem, ponad rok albo pewnie ze 2 lata. Tak, będzie ze 2 lata. Tomka skuter i Tomek przeznaczył go właśnie na licytację dla Filipa. Właśnie dzisiaj Filip przyjedzie. Kładomania. Gdzie oni wszyscy są? Siema. Siema. A gdzie ty masz kładra? Na pałacu. Tak? A skąd na pałacu, a skąd wiesz? Tak się domyśliłem. Aha. Siema, siema, hejos. Siema. Siema. Dzisiaj jest dla nas bardzo ważny dzień. Dzisiaj przyjeżdża Filip po skuter. Kuba. Enduro, ten, który właśnie daliśmy na licytację. Ktoś go wylicytował i po prostu Filip dzisiaj osobiście przyjeżdża, czyli kładomanie będziemy mieli u siebie na garażu. Tak. Lecimy na do Tomka. Lecimy. Przy okazji odpalimy Husqvarnę i Kajosa. Czy to w ogóle działa i chodzi? Okay. Nie? Okej, okay, Jos? No. Idziemy. No i dzisiaj Tomek rejestruje w końcu kłada. O, skuter wystawiony już jest, zobacz. Kuba, musisz go przeczyścić. Oj, dawno nie odpalałeś, co? O, masz. Kuba, kiedy 85? Ło! Za 2 lata, nie? No. O, no, za rok! Tomek, na komunię. Co? Na komunię brebę? No. Co ty? A kiedy Tomek klient przyjeżdża po tego? Poniedziałek? W styczniu? Poniedziałek. Poniedziałek. No. Tomek jednego nie skończył, a już się za drugie bierze. Tam. Kuba, trzeba poszukać tabliczki. A jest! Zaraz przymierzymy, jak to będzie pasować. Będzie pasować. A ty wam Kuba, no to trzeba dać na Kajosa. Ale ja tu ramkę kupię. Albo tu. Nie, tu nie. Czemu? No tak. No to sobie zrobisz blachę na blachę i to będziesz ściągał, tak jak ja mam w becie. Patrzcie, jaki jest klakson. No i przyjechał Filip. My tu się męczymy z myjką, bo chcemy umyć jeszcze. Siema! Cześć. Jak tam? W porządku. Siema. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Co kładomania? A nic, przyjechaliśmy. No, do moich tych skromnych garaży? No, trochę drogi było. Tam. Jest kładomania. No, za jest. Postawimy, niech trochę obcieknie, się tak grzeje. A u mnie pusto. Kłada nie ma. Nie ma. Nie ma. Na swapie jest. Mateusz, a to dla ciebie ten skuter? No. Pierwszy sprzęt? Tak. Tomek, to wjedź tutaj, niech sobie chociaż się przymierzy. Na sucho. Tomek też. Tomek też wysoki. Na koło dasz? Tomek, nie? To jest mistrz na koło idzie. W chodzeniu na koło. Nie przestrasz się, bardzo głośno chodzi. No. A masz zajawkę taką mechaniczną? Trzeba coś zacząć. To jakby coś zaczął. Jakby coś zaczął, nie? To może tam pozmieniać sobie sprężynki. Nie, no oczywiście, z czasem będziemy kombinować wtedy tutaj. I będzie ci ponad 6 dych leciał, nie? Bo teraz ile on leci? Tak, 45, pod 50. Pod 50. O. No.
Ale jak na pierwszy raz, to jak najbardziej. Czyli ale to tak. Na rowerze nasz Kuba to samo. Na rowerze jedno drzewo nie wyłamać, nie? Ale Mateusz, słuchaj, on pali gumę, nie? Robi bączki. Robi. Wchodzi na koło, podjazdy robi wszystkie. Pali gumę. No, pali gumę. Mało pali. Nie? Mało pali. Mało pali. Tomek to cały miesiąc na jednym baku. Mateusz już. Mogę wlecieć? Aha, jeszcze ja. Mateusz na sprzęcie. To co, gratuluję. Niech się sprawuje. Filmiki jakieś podeślesz? Będę podeślał. Będziecie upalać razem? On będzie upalał. O. Ja hondam za nim, o ile nadążę. Umyty, no to najważniejsze. To co, ładujemy? Ładujemy. A siłetka mógł ukręcić mój pierwszy sprzęt. Tomka, pierwszy sprzęt, no. Ciągle tylko patrzył, ile ma przebiegu. Idzie dobrze. Z lewej sobie przejdź. Idzie ci lepiej. Cię, panie, Kuba! 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 Jakub! Kuba poszedł na górę, zaraz przyjdzie. To ta będzie moja, nakłada, na specjalna. On dostał więcej, ale ty fajniejszą. Dobra, dobra. I co, Mateusz, podekscytowany? No. Kiedy pierwsza jazda? Jak najszybciej. Jak najszybciej? To dzisiaj? Jutro? Jutro? No może i dzisiaj, kto wie? Spalimy go dzisiaj, to dzisiaj jeszcze po podwórku się przejedzie, jak nie jutro. Nagrasz filmik? Nagram. Wyślesz mi? Podeślę. Shortsa zrobimy. Tu jest chyba 5 albo 6 rodzajów. Super. Dzięki wielkie. Trochę podpicowane te plastiki były, bo zeszło nam przy myciu. I to nie z mrozu, tak jak Tomek mówi. Tylko po prostu to było coś przerysowane i pomalowane. I po prostu zeszło. Tu zasłony też. To do zobaczenia na Białym Boże. No oczywiście. Dobra, niech będzie. Cześć. Dziękujemy. Proszę bardzo. Cześć. Dziękujemy. Dzięki. I zapraszamy w nasze strony. Przyjedziemy. Przyjedziemy. Ciepło się zrobi i przyjedziemy. Jak najbardziej.